wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj tutaj z dwóch powodów. Jednym jest otwarcie wystawy z cyklu Radość Tworzenia z paletą w dłoni, której wy jesteście autorami i których prace właśnie wasze wiszą tutaj na dwóch piętrach MDK-u. Drugim powodem jest jubileusz 15-lecia działalności pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia. Moi drodzy, żyjemy w czasach współczesnych technologii, rozwoju internetu, mediów społecznościowych, różnych nowinek technologicznych. To wszystko na co dzień bardzo nam ułatwia życie, ale jednocześnie wydaje mi się, że także znacznie je ogranicza. Ogranicza nasze relacje z ludźmi, naszą wrażliwość, naszą spontaniczność, postrzeganie rzeczywistości, a także często zabiera nam taki wewnętrzny spokój. I takim antidotum na to może być właśnie sztuka w różnych jej przejawach. Sztuka, dzięki której możemy wyrazić siebie, swoje uczucia, swoje emocje, pokazać swoją kreatywność. I właśnie zajęcia plastyczne dają takie możliwości dzieciom i młodzieży. Tęczowa Malarnia to nie tylko właśnie zajęcia, kolejne zajęcia plastyczne dla dzieci, to właśnie zajęcia, na których rozwijacie swoje pasje. Zaczynacie od dziecka, potem kontynuujecie je również potem w życiu dorosłym. Przez te 15 lat działalności zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem. Jest wręcz po prostu tak, że na zajęcia plastyczne do MDK-u, do Pani Ani, po prostu nie ma miejsc. A to wszystko właśnie wiąże się z osobą prowadzącą, czyli z panią Anią Świcą. Jest ona doskonałym pedagogiem, nauczycielem, wychowawcą, naszą koleżanką, a także artystką, która od dziecka pielęgnuje swoją pasję, swoją miłość do sztuki i przez te ostatnie 15 lat dzieli się właśnie tym wszystkim, swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą właśnie z wami. I dzięki temu jej wychowankowie osiągają ogromne sukcesy w wielu konkursach, nie tylko tutaj lokalnych, ale także ogólnopolskich i międzynarodowych. Gratuluję, wielu sukcesów przez te wszystkie lata. Dziękuję za pracę i liczę na to, że kolejne lata właśnie takiej pięknej, wspaniałej pracy. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję. Droga Aniu, drodzy wychowankowie pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia. Dziś świętujemy razem z wami szczególny jubileusz. 15 lat pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia. Można by rzec, że to wasze największe artystyczne dzieło. Dzieło, nad którym praca jeszcze się nie kończy, ale już dziś zachwyca swoim pięknem. Składa się na nie przebogaty dorobek artystyczny dzieci i młodzieży, którzy pod kierunkiem swojej charyzmatycznej nauczycielki rozwijają swe talenty, realizują pasję, a także nawiązują przyjaźnie i miło spędzają czas. Chcemy dziś wyrazić podziw i uznanie dla tych wszystkich działań, dla nieograniczonej wyobraźni młodych artystów oraz szacunek dla twojego zaangażowania i wytrwałości, Aniu, efektem których jest wiele wystaw artystycznych, plenerów oraz sukcesów na konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Życzymy ci dzisiaj, Aniu, by przez kolejne lata nie brakowało ci sił oraz zapału do dalszej pracy twórczej oraz wychowawczej, byś była inspiracją oraz wzorem dla kolejnych pokoleń młodych artystów. Także na ręce jeszcze taki liścik od nas wszystkich pracowników i dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Witam was bardzo serdecznie. Jesteście reprezentacją naprawdę i młodzieżą, nazwijmy to tak jak w złotnictwie, najwyższej próby. Wybitnie uzdolnieni i dzisiaj jest otwierana wystawa, wasza wystawa. Wystawa jest na dwóch piętrach i nazywa się Z paletą w dłoni. Ja zawsze byłam kolorystką i zawsze mówiłam, że dzieci nie powinny malować smutnego świata. Wy jesteście już na tyle starsi, że was mogę już kierować, ale i tak będziecie malować tak, jak chcecie i potraficie. Pierwsze piętro, tak? Są obrazy malowane na płótnie. Namówiłam was do tego już jakiś czas temu. A ponieważ wystawa jest takim podsumowaniem tej pracy z ostatniego już pół roku i troszkę więcej nawet, bo przyszło nam żyć w ciekawych czasach, więc chciałam bardzo, żeby to były właśnie piękne portrety kobiet i takie właśnie obrazy tutaj przedstawiacie, malowaliście je z wielkim pietyzmem, z wielkim zaangażowaniem. Na drugim piętrze prezentowane są prace już wasze, bardziej studyjne, rysunki węglem, postaci
tancerek w postaci człowieka. Malarstwo takie, którego ja zawsze podkreślam, wiele osób nie lubi, ale które są podstawą nauki i sztuki. To jest martwa natura, taki nieszczęsny temat, który rzadko zyskuje sympatię. I pejzaże architektoniczne, malowane pastelami. Uzupełnieniem wystawy są zdjęcia. Zrobiłam ich prawie 200 i są prezentowane różne wydarzenia z życia właśnie pracowni. Cóż, dziękuję. Dziękuję wszystkim. Tak jak mówiłam, pani dyrektor. Również dziękuję kierującej wcześniej placówką, pani Renacie Socha, bo to kilkanaście lat to jednak były również pod jej dyrekcją. Dziękuję pani dyrektor. Naprawdę jestem bardzo wzruszona, co pewnie widać po mnie. Dziękuję moim koleżankom i kolegom. Dziękuję wam. Dziękuję rodzicom i wszystkim, których nie wymienię z imienia, nazwiska. Wszystkim moim współpracownikom, których nie ma teraz. Dziękuję bardzo.
Można się zastanawiać, czy 15 lat to dużo, czy mało. Moja rola nauczycielki to właśnie 15 lat, bo ten rok szkolny jest takim rokiem jubileuszowym, od kiedy powstała pracownia tęczowa malarnia, którą prowadzę. Było w tym czasie bardzo dużo wydarzeń. Raz było lepiej, raz gorzej, ale myślę, że w tym miejscu należy powiedzieć o wielu pozytywnych aspektach tego, co się działo. I myślę, że Państwo chętnie posłuchają tego, co chciałabym dzisiaj powiedzieć. W tym czasie organizowałam, oczywiście nie zawsze sama, ale organizowałam w pracowni różnego rodzaju wyjazdy, plenery, wystawy, spotkania, warsztaty. I ta działalność przekładała się na różnego rodzaju osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia, które no, przez te 15 lat całkiem sporo się ich uzbierało. Przyznaję, że to też wymagało ode mnie sporo pracy jako nauczycielki, a myślę, że te osoby, które chodziły, a było ich naprawdę całkiem sporo, nie bawię się w statystyki, nie mówię ile ich było, bo przewijało się przez te pracownie bardzo dużo dzieci, na pewno też coś z tego wyniosły. O czym będę mówiła? Mówiąc o absolwentkach i osobach, które już weszły w dorosłe życie. Wśród plenerów, wyjazdów, które organizowałam, właściwie skupię się na tych ostatnich kilku latach, 5-6, dlatego że te plenery, które organizowałam wspólnie również z koleżanką Ireną Kupczak, to były wyjazdy tutaj w okolice, do Janowa Lubelskiego, do Józefowa, do Krasnobrodu. Te plenery to wielka frajda dla dzieci, artystyczna przygoda w plenerze, nie w pracowni, bo plener rzeczywiście powoduje całkiem inne zachowania i to, jak malujemy. Uczymy się po prostu inaczej patrzeć na świat. Bardzo bym chciała również przypomnieć o takich wyjazdach, które były organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w ramach festiwalu Słońce, Radość, Piękno i to ten festiwal odbywa się w Nesebarze w Bułgarii. Pierwszy raz pojechałam tam z dwoma moimi wychowankami w 2013 roku. To dziewczęta, które do dziś są w mojej pamięci, to jest Karolina Kaczor i Paulina Węgrzyn. Dziewczyny absolutnie wyjątkowe i myślę, że one również zapamiętały ten wyjazd bardzo dobrze. Potem jeszcze było kilka, również ostatni, jaki się odbył przed tym czasem, kiedy nie możemy już wyjeżdżać, to był wyjazd do Grecji i tutaj dziewczęta również brały udział w plenerze. Piękne plenery pod Olimpem, piękne widoki meteorów. To na pewno również zapada w pamięć. Mówię również jako o sobie, bo myślę, że dziewczęta swoją drogą, ale również ja byłam tam po raz pierwszy, więc były to dla mnie niezapomniane przeżycia. Kolejne działania, które podejmowaliśmy w pracowni Tęczowa Malarnia, to na pewno wystawy. Wystawy prac plastycznych, malarskich, rysunkowych, które organizowałam dla młodych, starszych, dla małych dzieci. Były to różne wystawy, takie okazjonalne, z okazji jakichś świąt lub takie troszkę większe, przekrojowe. I do tej pory co najmniej dwie duże wystawy są organizowane w ramach właśnie takiego przeglądu tego, co robimy w pracowni, jak pracujemy, nad jakimi pracami. I myślę, że tutaj warto wspomnieć też o takich wystawach, które zainicjowałam jeszcze w pracowni na ulicy Nadstawnej. To były takie wyjątkowe dla mnie i dla moich wychowanek wystawy indywidualne. Taka promocja młodych talentów. Nazywało się to właśnie Przedsionek Młodych Talentów i wtedy te pierwsze wystawy to były dziewczęta takie jak Marta Sołoducha, właśnie Karolina Kaczor,
na pewno jeszcze Ania Pędziwiatr brały udział, znaczy one miały właśnie takie indywidualne wystawy. Oprócz tego podczas wystaw, takich większych, podkreślałam działalność moich wychowanek, to były na przykład Gabrysia Tutka czy Agnieszka Kaczor. Dziewczyny, tak jak mówię, wyjątkowo utalentowane i ta ich praca chciałam, żeby była właśnie podkreślona. Myślę, że tutaj też należy powiedzieć o osiągnięciach. Osiągnięcia to od razu mogę powiedzieć, no trudno by mi było wymienić wszystkie. Troszeczkę to brzmi no, pewnie nie tak jak powinno, ale jeżeli zajrzycie Państwo na strony internetowe naszej placówki, zobaczycie jak wiele pracy wkładamy właśnie w udział w konkursach, w to jak promujemy te talenty na arenie zarówno tej lokalnej, naszej tutaj na naszym podwórku, jak i wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym czasie 15 lat udało mi się wysłać pracę na taki konkurs o dużym znaczeniu jak organizowany przez firmę Pentel. Ten konkurs rzeczywiście odbywający się w Japonii to było kilkadziesiąt, czasami kilkaset tysięcy prac. I kiedy dziecko dostaje złoty, srebrny lub brązowy medal, to ja jestem bardzo dumna. Tak to się składało. W tej chwili również są sukcesy. Tęczowy kalendarz, taki międzynarodowy konkurs, w którym dzieci biorą udział również systematycznie i nie co roku, ale mamy już swoje kartki w kalendarzach, z czego jestem po prostu bardzo dumna. Myślę, że warto podkreślić nagrody, które przyznaje pan starosta. To są doroczne nagrody, które otrzymują najbardziej uzdolnieni wychowankowie, którzy osiągnęli jakieś większe sukcesy. I tych osób było również całkiem sporo. Mogę się pochwalić, że również zgłoszone były i otrzymały nagrody burmistrza miasta na podsumowanie roku w kulturze. Pan burmistrz przyznał nagrodę dla tęczowej malarni jako pracowni, a w 2016 roku takie nagrody indywidualne otrzymały Weronika Kuziak i Karolina Kaczor. To akurat są te osoby, o których warto zawsze powiedzieć. A ja jeszcze chciałabym pochwalić się i przypomnieć taką nagrodą, która cały czas jest w moim sercu i bardzo jestem z niej dumna. Jest to taka nagroda, którą przyznaje Muzeum Okręgowe w Toruniu i w 2018 roku, akurat kiedy odbywały się 40. międzynarodowe spotkania artystyczne właśnie pod hasłem Moja przygoda w muzeum, tam jury konkursowe postanowiło przyznać nagrodę jedną, bo taka jest tylko jedna przyznawana dla instytucji, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury. I mogę zacytować, za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. No, chyba to była dla mnie największa nagroda za tę moją pracę jako nauczycielki.
okazji 15-lecia pracowni tęczowa malarnia chciałabym życzyć pani Ani Świcy dalszych sukcesów. Wszystkie te lata spędzone w pracowni były niesamowitym przeżyciem. Wszystkie plenery, na które nas pani zabrała, te małe i te duże, wszystkie wystawy, które nam pokazała, były piękne. W pracowni nigdy nie było nudno, a dzięki tym zajęciom mogłam stresować się po szkole, przed maturą, a teraz dzięki nim na studiach jest mi o wiele łatwiej na jednym przedmiocie. Tak więc bardzo dziękuję za te wszystkie lata. Życzę dużo szczęścia, zdrowia i wielu dalszych sukcesów pani Ani Świcy i osobom, które uczestniczą w jej zajęciach. Dzień dobry i cześć wszystkim. Mam na imię Karolina i jestem absolwentką grupy plastycznej Tęczowa Malarnia, którą prowadzi pani Anna Świca w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Na pierwsze zajęcia do pani Ani przyprowadził mnie tata. Miałam wtedy 8 lat, no i postanowiłam tam zostać aż do ukończenia szkoły średniej. Na zajęciach zawsze czułyśmy się bardzo swobodnie. Pani Ania starała się, abyśmy się czuły jak w domu. Wielu rzeczy się nauczyłam, ponieważ na zajęcia uczęszczałam około 11 lat. Wydaje mi się, że to jest sporo czasu, żeby nauczyć się czegoś, poznać nowych przyjaciół. Chciałabym bardzo pani podziękować za serce, jakie pani wkładała, żeby nas czegoś nauczyć, pokazać nam jakieś nowe rzeczy. Mam nadzieję, że będzie pani dalej prowadziła tęczową malarnię z młodszymi moimi koleżankami i że będą osiągały tyle sukcesów, a nawet więcej niż ja w ich wieku. Jubileusz 15-lecia tęczowej malarni pani Ani Świcy to piękny jubileusz w pracy nauczyciela. Przez 13 lat pracujemy razem, obok siebie. Pani Ania prowadzi zajęcia plastyczne, ja też. Miałyśmy okazję poznać się i zawodowo, i prywatnie. Zawsze podziwiałam profesjonalizm pani Ani i zaangażowanie w jej pracę. Mogłyśmy się zawsze wymieniać doświadczeniami, opiniami. Podglądamy sobie czasem zajęcia. W ciągu tych 13 lat udało nam się zorganizować wiele wyjazdów. Takich akcji plastycznych, jak na przykład na ferie zimowe, czy akcje lato, czy na Dzień Dziecka. Wycieczek edukacyjnych, głównie do Krakowa. Tu bardzo mile wspominam nasze warsztaty w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie mogłyśmy razem z naszymi wychowankami uczestniczyć w warsztatach malowania, pisania właściwie ikon. W Lublinie byłyśmy razem, w Rzeszowie, w Stalowej Woli. No, w niezliczonych miejscach, plenery malarskie, które organizowałyśmy wspólnie do Józefowa, Krasnobrodu czy Janowa. Bardzo mile to wspominam, bo była praca twórcza, gdzie obie też malowałyśmy obrazy, a po południu był relaks, gdzie mogliśmy się troszeczkę zintegrować i z młodzieżą, i z sobą. Wyjeżdżałyśmy również też na wyjazdy międzynarodowe do Bułgarii, do Grecji. To też były przepiękne wyjazdy, wspomnienia, no i kawał pracy twórczej. Pani Ania ma też swoje osiągnięcia prywatne. Uczestniczyłyśmy kilka razy w plenerach malarskich dla nauczycieli. No i po tych plenerach także była nagrodzona. Gratuluję jeszcze raz pięknego jubileuszu, pięknej wystawy, takiej zdolnej młodzieży. I jeżeli mogłabym czegoś życzyć, to wielu właśnie młodych talentów, inspiracji w pracy twórczej jako artystki. No i cóż, liczę na dalszą współpracę. Wszystkiego dobrego. Moje czasy w MDK wspominam bardzo pozytywnie i miło. Pamiętam, że to było moje ulubione zajęcie pozaszkolne i w sumie jedyne, na które uczęszczałam. Panowała zawsze tam niesamowita rodzinna atmosfera, którą zapewniała nam pani Ania Świca. Zawsze z koleżankami się świetnie bawiłyśmy na zajęciach poprzez malowanie, nie tylko. Odkrywałyśmy tam swoją sztukę, świetnie się bawiąc. I to były jedne z najlepszych wspomnień dzieciństwa, jakie mam. Jestem za nie bardzo wdzięczna. Nazywam się Paulina Węgrzyn i jestem świeżo upieczoną absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W zajęciach plastycznych w pracowni pani Ani Świcy uczestniczyłam blisko 6 lat w trakcie mojej edukacji w gimnazjum i liceum. Zajęcia wspominam bardzo ciepło. Był to dla mnie twórczy i radosny czas, w trakcie którego mogłam mocno rozwinąć swoje umiejętności plastyczne i zainteresowanie sztuką. Pani Ania wiele serca wkładała w rozwój swoich wychowanków i wręcz zarażała nas swoją pasją do malarstwa. Tak naprawdę to ona była pierwszą osobą, która wprowadziła mnie w świat sztuki, choćby poprzez organizowanie wystaw i wernisaży, które zawsze były wielkim wydarzeniem. Pani Ania jest jedną z osób, dzięki którym zdecydowałam się, że moje życie zawodowe zwiążę właśnie ze sztuką, za co jestem jej ogromnie wdzięczna. Z całego serca pragnę pogratulować jej tego pięknego jubileuszu istnienia pracowni i życzyć dalszych wielu, wielu lat satysfakcjonującej i owocnej pracy i wciąż takiego samego zaangażowania w kształtowanie kolejnych pokoleń młodych artystów. Jubileusz 15 lat tęczowej malarni. Tęczowa malarnia, sformułowanie od razu kojarzy mi się z nazwiskiem i imieniem Anny Świcy, nauczycielki plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Przez 15 lat to sformułowanie na stałe wpisało się już w naszą placówkę. To liczne sukcesy, liczne wyjazdy, wystawy, plenery, osiągnięcia i przedsięwzięcia realizowane przez tą pracownię, oczywiście pod kierunkiem pani Ani Świcy. Jak pamiętam, na samym początku, kiedy pracownia przybrała nazwę Tęczowa Malarnia, już rozpoczęły się bardzo ciekawe wydarzenia promowane i organizowane przez Anię. To na przykład wystawa sprowadzona przez nią twórczości Stanisława Wyspiańskiego, chyba po raz pierwszy w Biłgoraju, albo prezentacja prac Kantora. To liczne przedsięwzięcia, chociażby akcja organizowana na rzecz UNICEF-u, gdzie po tej akcji zorganizowanej wspólnie z panią Irenką Orędziak-Kupczak placówka nasza otrzymała miano aktywnie społecznej placówki. Pani Ania przedstawiała młodzieży świat malarski, plastyczny, twórców, artystów, przybliżała im to, co piękne w plastyce. Bardzo się cieszę, że przez te 15 lat mogłam w tym uczestniczyć, podglądać, oceniać i cieszyć się z jej profesjonalizmu, zaangażowania, ogromnej motywacji i z licznych sukcesów jej wychowanków. Tego życzę jej również na kolejne lata. Wszystkiego dobrego.